mało się podróżuje, to się nie wie. Weszliśmy właśnie do National Gallery, ale szczerze to było trochę zamieszanie, bo były dwie kolejki, jedna długa, druga krótka i ludzie nas odsyłali, bo pytałyśmy, gdzie, w której powinniśmy stać, skoro mamy zarezerwowane bilety online. Dosłownie w jednej kolejce powiedział nam pan z ochrony, że do drugiej, później ludzie tam powiedzieli, że dokładnie odwrotnie, jeszcze raz przeszłyśmy i tak cztery razy kursowałyśmy, ale jesteśmy. Także zwiedzanie obowiązkowych punktów Londynu. Czas start number one. Jak nasze wrażenia po National Gallery? Ładnie było, bardzo fajnie. Dwie godzinki chodziłyśmy i no już dobrze, że wychodzimy, bo już mnie nogi bolą. No idziemy teraz tak. Big Ben, Westminster Abbey i Pałac Westminsterski. Buckingham Place, dobrze mówię? Buckingham Place i na koniec idziemy do Chinatown. Na jakiś sezon. Objawy. No i jak widać, deszczowa pogoda, widać po mnie od razu, nie? To już na dzisiaj prawie wszystko, jeszcze ostatni punkt, herbaciarnia. Przyszliśmy właśnie na siadanko, jesteśmy w jakiejś takiej piekarni z tradycją Paul. Bakery bodajże. No i będziemy próbować. Zobaczymy co. Jeszcze nie. Gdzieś tu to powinno być. Co jest ładnego? No nie. Prawda? No mam brudne szyby. Jak widać Science Museum są cztery piętra tak jakby, parter i trzy kolejne. Na najwyższym jakieś tam jedzonko i sklep. Tutaj jesteśmy na trzecim. To jest głównie chyba piętro o zegarkach z tego co widzę. Zobaczymy jak będzie mi się to podobać w porównaniu do Centrum Nauki Kopernik, bo w Centrum Nauki Kopernik super, moim zdaniem bardzo warto iść. Uwaga, która najbardziej jest podobna do mnie? Środkowa. Okej.
sumie na zwiedzanie było słabe, dlatego że padał deszcz i to tak całkiem mocno, więc widziałyśmy tylko Tower of London i Tower Bridge, ale nawet nie robiłyśmy żadnych fot, bo chciałyśmy uciec przed deszczem, także dojechałyśmy na lotnisko właśnie, no i za 30 minut idziemy do naszego gate'u, także the end of the journey, ale było fajnie. No więc mam dużo czasu na lotnisku i mam 180 stron do przeczytania. Zobaczymy, ile zdążę. Chciałabym całość do powrotu, bo później będzie mało czasu.